naszym plenerowym studiu. Teraz 13 srebrna. Ksiądz Łukasz Knosala i Piotr Nowak. Witamy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Czwarty dzień pielgrzymowania, ale widzę, że tak naprawdę wasza grupa cały czas jest uśmiechnięta, pełna optymizmu. Jaki jest przepis waszej grupy, że tak idziecie do przodu i nie widać tych trudów? Uśmiech nie jest celem, ale jest owocem tego życia, które prowadzimy w naszej grupie. Staramy się modlić, śpiewać i żywić dobrą treścią ewangeliczną, więc no, nie może być lepiej. Czy się przygotowujecie jakoś do tej pielgrzymki? Są jakieś spotkania parafialne? Jak to wygląda przed wyjściem już u was? No oczywiście, że tak. Jesteśmy już wspólnotą nie od pierwszego roku uczestniczącą w pielgrzymce. Ksiądz Łukasz prowadzi takie nabożeństwo, adoracje Słowa Bożego, które to nabożeństwo jest pokłosiem tych właśnie pielgrzymkowych dni spędzonych w drodze na Jasną Górę. A potem spotykamy się raz w miesiącu na takiej kontynuacji nabożeństwie, tak? To czyli wygląda. Pielgrzymujecie duchowo tak naprawdę przez cały rok? Tak, mamy co miesiąc, w pierwszą niedzielę miesiąca adorację słowa z uwielbieniem i to jest taka trzon grupy właśnie pielgrzymkowej. Natomiast jest otwarte dla wszystkich. Natomiast jeżeli chodzi o grupę pielgrzymkową, to zdecydowana większość ludzi, może jakieś 60-70%, tego nie liczyłem tak precyzyjnie, ale wyżej niż 50%, to są ludzie, którzy chodzą regularnie na pielgrzymkę. Więc ten klimat taki drogi, dystansów, trasy jest taki, który się zna. I to też daje na pewno jakąś tam śmiałość. Każda grupa ma jakąś swoją specyfikę. Jedni śpiewają, grają na gitarze, mają jakieś przysłowia, różne powiedzmy sposoby na to, żeby przetrwać te kilometry, które pokonujecie na nogach. Jak to u was wygląda? Jest jakaś piosenka ulubiona, zabawa, gra, bo i o takich rzeczach słyszałam. Znaczy, ja myślę, że trzynastkę srebrną wyróżniają przede wszystkim ludzie, którzy do niej przychodzą, bo nie jest to tylko nie jest to grupa, tylko stricte nasza parafialna. Do naszej grupy dużo ludzi dochodzi z różnych krańców Polski i świata i może to nas jakoś charakteryzuje, ale też lubimy się bawić, zwłaszcza na postojach, w piłkę grają chłopaki, a taką ulubioną pieśnią, no chyba wszystkie są ulubione, te, które uwielbiają Pana Boga, także wszystkie są. Wszyscy się dołączają właśnie do śpiewu? Myślę, że tak, że są to generalnie pieśni uwielbienia, więc każdy, to nie jest tylko kwestia, że teraz śpiewamy, tylko wszystko, co robimy, jest modlitwą. Jeżeli nie prowadzi nas do Pana Boga, to tego nie robimy. Dlatego może taki jest klimat troszeczkę inny. Ja też nie chodziłem dawno już w innych grupach, ale jest też i radośnie, i poważnie, ale generalnie jakoś chyba to, co Piotr powiedział, dominuje ta myśl, dla kogo i po co my tu idziemy. To tam nie ma takiego elementu rozrywki dla rozrywki. Jest wszystko po trochu, ale generalnie celem jest to, żeby otworzyć się na Bożą łaskę i ją uwielbiać. Czy u was w parafii też był taki kosz, powiedzmy, na intencje, które zanosicie na Jasną Górę? Oj tak, co roku możliwość jest duchowego pielgrzymowania. Przygotowujemy nawet taki specjalną taką gazetkę duchowego pielgrzymowania, gdzie każdy pielgrzym otrzymuje słowo przewodnika, otrzymuje program pielgrzymki, hasła z tej pielgrzymki, tematy, które nam towarzyszą. I też tam jest takie miejsce, gdzie można napisać intencję, wyciąć ją i dać nam do koszyka i tych intencji jest kilkaset. To życzymy sił w nogach przede wszystkim, żeby dotrzeć w sobotę właśnie na Jasną Górę. Dziękuję bardzo. A ze mną w studiu Piotr Nowak i ksiądz Łukasz Knosala, 13 srebrna. Dziękuję, z Panem Bogiem. Dziękujemy, z Panem Bogiem.